Witam was, moi drodzy, w 32 odcinku Zagrajmy w GTA 3. Dzisiaj zaczniemy podróż po trzeciej dzielnicy, ostatniej w tej grze. Będziemy mieli okazję zwiedzić Shoreside Vale i w następnym odcinku, jak będziecie dobrze pamiętali, to nagramy właśnie sobie zbieranie paczek już w ostatniej dzielnicy. Wszystkie zbierzemy. Chyba 32 paczki nam pozostały, tak? Chyba tak. Zobaczmy sobie. Musimy sobie tylko dodać do 100 paczek wszystkie te, które zebraliśmy wtedy. No, 32 paczki mamy do zdobycia tam. No i wtedy będziemy mogli już wtedy grać dalej. Dosyć ciekawie. Natomiast informacja od razu podana będzie tutaj dotycząca właśnie playlisty gry flashowe, ponieważ ja na razie będę musiał przerwać tą serię z takiego powodu, że bardziej chciałbym się skupić teraz na GTA 3, bo mi świetnie idzie tutaj. Poza tym jedziemy sobie właśnie tym mostem i w ogóle sobie stanę tutaj na parkingu takim na moście, bo chciałem coś trochę powiedzieć, bo tą playlistę będę musiał na razie zatrzymać, tak żeby nie robić tych filmów, bo no, po pierwsze Sonika Spinballa muszę przejść, już naprawdę mi świetnie idzie, już mam prawie koniec gry. GTA 3 to wiadomo, tutaj robimy zwiedzanie. Po trzecie, chciałem jeszcze nakręcić inną serię, ale jeszcze się zastanawiam, jaką grę odpalić. No i w ogóle niedługo dostanę wysyp nowych gier, które kupiłem na Allegro. I właśnie zaraz o tym wam powiem. Znajdź budkę telefoniczną w Wichita Gardens. To pogadamy o interesach. No, dobra. Więc tutaj wjeżdżamy tym mostem i mamy od razu tu lotnisko fajne. Jeszcze muszę dokończyć. Mamy już koniec sierpnia, mamy już koniec sierpnia. No niestety szkoła się znowu zbliża i no mam już coraz mniej czasu do nakręcenia takich filmików, wiecie, ze mną dobrych. Potem to już bardzo będę miał ograniczony czas. Jeżeli naprawdę się wyrobię z tym wszystkim, to ja będę mógł wam pokazać właśnie wiele zajebistych filmów, nawet od siebie, nie że coś tam przyszło i od razu zrobię film, tylko po prostu od siebie, jeżeli ja będę chciał, tak, to wtedy tak zrobimy. Dobra, jesteśmy w Shoreside Vale już. Fajna reklama telefonu komórkowego, takie telefony wtedy były i takie były i moim zdaniem są zajebistsze od tych tabletów. Dobra, wjedziemy sobie na lotnisko tak krótkim, tutaj krótką akcją, ponieważ chcę wam je pokazać po prostu, tak? O, tutaj i mamy już od razu lotnisko zarąbiste, z wieloma hopkami, wyskoczniami, z wielkim tutaj otwartym terenem, żeby sobie pozwiedzać, zobaczyć jakie są tutaj samoloty. No oczywiście nie ma ich tam za wiele takich różnorodnych, bo są te same prawie, nie? Ale pieprzyć to. O, tu mamy właśnie ten nielatający, niby latający dodo. A, o kurde. Jednak ciężko się nim i tak wybić. Ci, którzy to zrobili, to na pewno dostaną ode mnie uścisk dłoni prezesa, nie? I to jest najdłuższy pas chyba startowy w całym mieście. Może nie jest jakiś taki szalenie długi, ale jest no na pewno imponujący. Zarąbisty jest. Jeszcze tam takie macie. O kurde. Jeszcze macie takie boczne tutaj. Oj, łódka policyjna. Najpierw pokażę wam w ogóle dzielnicę, bo tak to jeszcze jako tako z tego filmu to nie wynieśliście żadnej wiedzy o tej dzielnicy, więc zaraz tutaj do was przemówię, jeżeli chodzi o to. No i natomiast wszystko dobrze, akcja na Facebooku jakby jest dalej, ale nie wiem czy to przed rozpoczęciem roku szkolnego chyba to zamknę, bo prawdopodobnie nic mi to nie da kompletnie, ale będę czekał na jakieś tam nowości i zobaczymy wszystko. Dobra, więc tak, mamy tu reklamy. Główna ulica wylotowa na wyspę Staunton.
tutaj różne reklamy filmów, nie filmów, jakieś tam, no tu filmy tak są, więc tego, dobra, więc wjeżdżamy do Pike Creek i od razu wam pokażę strategiczne miejsca w tej dzielnicy, więc tak, wjeżdżamy od razu do szpitala, które znajduje się na takim trochę lekkim wzniesieniu. Kurde, ludzie. Ajajaj, jak ja jadę. No i tu mamy szpital. Trochę podobnie wygląda jak w Portland. Ale to jest takie złudzenie. Tutaj paczka w ogóle była. W ogóle na samym odcinku będziecie mogli się dowiedzieć. Tak jak mówiłem na początku. No i od razu mamy policję. Oczywiście na wyspie Staunton jest inaczej, bo policja jest trochę dalej od szpitala, ale tu mamy podobny zabieg jak w Portlandzie, nie? Czyli są te różne, wiecie, rozłożenia w podobnym miejscu, jak rozłożenia na mapie podobnym jak w Portland, czyli tutaj mieliśmy blisko szpital i policję. Tutaj mamy jakieś różne fabryki, ciasne uliczki, w ogóle troszeczkę na wzniesieniu, nie? Troszeczkę sobie pozwiedzamy. A tutaj, za chwilę będziemy mieli tutaj taki fajny garaż, który znacie z Portland. Jego na wyspie Staunton nie ma zwyczajnie. Tam macie hopkę, wyskocznię. Natomiast tutaj macie garaż import-export już takich lepszych samochodów. Ale nie chcę tu swojego Stingera dawać, bo to jest mój garażowy. Nie chcę go zaprzepaścić. Co by wam tu jeszcze pokazać? Aha, i pokażę wam jeszcze tutaj tą główną ulicę w tej dzielnicy. Zresztą często będziemy tędy jeździć, więc w sumie nie ma sensu. I dobra, teraz... O kurde. Super. Tutaj jest łapówka. Ajajajajaj, pomyliłem się. Nie, tu jest, kurde, czaszka. Kurde. Dobra, damy radę. Pojedziemy teraz na punkt dosyć widokowy i dosyć bardzo odróżniający inne dzielnice od tej, czyli Tama... jak to się nazywa? Cochrane chyba, nie? Bo ja mówię na to Cochrane. Ale ja to tak po prostu ująłem i to jest taka fajna Tama właśnie, przez którą można przejechać oczywiście. Taka też jest w Liberty Stories. Zarąbista. Niestety, GTA 3 ma ograniczenia mapy. Niby to jest sandbox, ale... Patrzcie, z jednej strony mamy tu drogę w budowie, na którą nie możemy wejść w ogóle. Są jakieś tam triki, że można tam się przedostać, ale jakoś mi się nie chce za bardzo w to wierzyć. Jedynie jakieś modyfikacje można tam wprowadzić. Zaś tutaj, jeżeli wjedziemy troszeczkę na te wzniesienie, to już widzicie, jaka ta mapa jest ograniczona. Wystarczy, że tutaj dojedziemy, już mamy koniec mapy. Właśnie. Próbowałem zawsze tutaj się wbić, niestety nie ma mowy, bo tu jest... pochyłość 0 stopni, więc ściana totalna. I tak to wygląda. O, tak właśnie wygląda fajnie Tama Cochrane. Ja to tak nazywam. Osobiście już od 5 lat, więc nie przyczepiać się. I zaraz jeszcze wjedziemy na dzielnicę, dwie w praktyce, bo to są takie dwie dzielnice mieszkaniowe. Dzięki. Ale tu ciemno. No bo wiadomo, wieczór, tak? Tu naprawdę można się powybijać trochę autem. Ale uwaga! Bo zaraz tu będzie dołek. No i niestety, myślałem, że tu można się dostać. Niestety. Tu jest ograniczenie mapy. Tak samo. Nie dostaniecie się tutaj. Już lipa. Tu jest koniec. Tu jest tak zwany game over. I woda, gdzie możecie w niej zginąć. No i oczywiście Portland, które sobie przybliżymy, ale nie będzie wyraźnie widać jego. No tu to, wiadomo. Czyli dzielnice 3 odrębne mapy ładowane, więc wiadomo. Taka gra została zaprojektowana w Vice City w końcu też, jak wiecie. Dobra. Więc zjeżdżamy z tych pagórków. Sprawdzę, czy ja dobrze będę jechać. O, dobrze. To ja będę wiedział, że to miejsce jest takie
znane, bo można stąd wyskoczyć fajnie. No jeżeli nie, to spierdzielę. No właśnie, spierdzieliłem od razu. Ale dobra, kitam. Spieprzaj. No dobra. No i teraz mamy tu nową kryjówkę, którą sobie od razu zobaczymy. Tutaj mamy chyba Cedar Grove, czyli cedrowe wzgórze. Chyba tak. I teraz, uwaga, mamy taką fajną zawiasową drogę. Zawiasową drogę, która nam udostępnia do Wichita Gardens, właśnie do tamtego czerwonego telefonu. I fajne reklamy. I tutaj od razu pojazd zarąbisty, który zawsze stoi, demon, nie? Banshee. O, dajcie czerwonego, dajcie czerwoniaka. Macie taki bordowy, no. O, taki fajny. No i jesteśmy w Wichita Gardens, ogrody Wichita. Od razu zobaczmy sobie do kryjówki. O, i tutaj mamy taki... Oczywiście nie mamy tu 5 garaży, no bo to by było za łatwe, tak? Nie, mamy tutaj 2 garaże. Ten środkowy się nie otwiera, ale można schować naprawdę wiele aut. Można schować 3 nawet auta. Spróbujemy kiedyś umieścić 4, żeby nie było, że stracimy z... w ogóle... Schowamy sobie tu auto. Żeby nie było, że stracimy auta, nie? Bo tak... Ja miałem wiele razy takich sytuacji i to nie było fajne. Tutaj wchodzimy i mamy zapis stanu gry. Oczywiście tam w środku mamy automat, ale w tej grze z tego nie skorzystamy, bo po prostu nie ma takiej opcji. Rockstar o tym nie pomyślało jeszcze wtedy. No, może po prostu nie zrobiło, nie wiem. Dobra, tutaj kwestie gangu to już omówimy, gdy będę już miał tutaj tylko zadania. Nie będę już omawiał tego teraz, bo to na razie jest zawsze... No patrzcie, chamstwo, już mi się wsiąkł ten zajebisty samochód. Wiecie co, moment, trzeba będzie wczytać grę, zobaczmy czy nie zniknie faktycznie ten pojazd. I inne w ogóle ładowanie dzielnicy tutaj. I tak zniknie, czyli lepiej nie pakujcie aut od razu pod wejściem automatycznym, znaczy taką bramą, bo będziecie wkurzeni, że skasuje wam się samochód. Dobra, nie, bierzemy taksówkę standardowo. Jak znajdziemy jakiś samochód zarąbisty, to my go weźmiemy do garażu. Aha, i to nie wszystko, bo to jest na razie tylko góra, a cała dzielnica tak naprawdę jest położona na dole, czyli właśnie na tym poziomie, tak? I tutaj możemy sobie zwiedzić tą dzielnicę. Tam jest pole piknikowe, ale to potem zobaczycie. Blokowiska w kształcie X. I tutaj taki jeszcze wjazd. Tutaj jeszcze mamy w ogóle drogę inną. Tutaj jezioro, pseudo jezioro. Jezioro miejskie, można je tak nazwać w sumie. O, tak w sumie można powiedzieć. Bo tutaj rzeki nie ma z tej strony. Tutaj mamy drogę, która prowadzi nas do tamy, ale jednocześnie też do tunelu, który znajduje się właśnie tutaj z prawej strony będzie. Do całego miasta. No i graffiti, dosyć fajne. Tam będziecie widzieli nieco. Mamy tutaj kolejną wyskocznię. O! Fajny kolorek, biorę go od razu. I teraz nie możemy szaleć za bardzo. Szkoda auta. Tam mamy wjazd, ale on będzie taki troszeczkę inny, bo nam się przyda do innych rzeczy. Tu mamy taki przejazd przez właśnie całą tą dzielnicę mieszkaniową, bo ona jest rozłożona na jednej przecznicy prostokątnej. Więc tak wygląda ta droga. Nie. I co wam jeszcze tu pokazać? No właściwie chyba to będzie wszystko, bo pokazałem wam tyle, ile mogłem. Tyle, ile znam tą dzielnicę, bo trochę no... Znam ją. Chociaż kiedyś dla mnie była nowa strasznie, bo nie mogłem przejść w sekwencji Portland. To było trochę dziwne, ale faktycznie nie mogłem przejść jeszcze tam. Wyspa Staunton i to już są takie... Dla mnie teraz to już są... Już mapy niedziewicze, ale wtedy to były dla mnie bardzo mapy dziewicze i musiałem się w nim znaleźć, tak? W tych mapach musiałem się znaleźć, więc...
Tak to wygląda sprawa. No dobra, parkujemy inaczej pojazd. Nasz zarąbisty. Dobra, zobaczymy, czy nie zniknie z Kubany. Nie powinien. Dobra. Jeszcze raz zapiszemy, przepraszam was za takie zapisywanie, no ale chcę sprawdzić, czy nie zniknie mi ten pojazd. Bo się przyda na stówę. Na 100% gry. Nie, ja to tak mówię, na stówę. No i dobrze. Niech tak będzie zaparkowany. A my jedziemy sobie do wyspy Staunton i ja się z wami żegnam. Nie! Już my tu będziemy zbierali paczki. To co ja robię? Dobra, więc ja się z wami żegnam. To był przewodnik po Shoreside Vale. Oceniajcie, jak ten przewodnik wam się podobał, czy wam się podobał, czy jeszcze wam coś pokazać, o czym mogłem zapomnieć. Raczej mi się nie wydaje, żebym o czymś zapomniał, bo znam tą mapę bardzo zajebiście. Co? New? A to możliwe, że to jakiś McDonald's się nowy wprowadził. O kurde. No i to tyle. Do zobaczenia wam wszystkim i pozdrawiam was. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Tutaj zawsze lubiłem robić rozpierduchy. Dlaczego? Tu jest fajne wzniesienie takie, gdzie można było tych przeciwników w ogóle pomylić. Naprawdę śmiesznie by było. Na komputerze, na PS2 to często robiłem, ale na komputerze też to robiłem, ale jakoś tak nie miałem okazji robić to często, bo no wiecie, nie lubię przesadnie zabijać ludzi tak bez powodu. Niby to można robić tu, ale no widzicie, no ja jestem graczem takim bardziej kulturalnym i nie jestem taki hamem. No owszem, mogę zabić jakiegoś tam gangola, nie bez powodu oczywiście, wiadomo, ale będzie potem atak i dostanę w dupę ostro, nie? Więc lepiej idziemy zapisać. I oczywiście, jak zauważyliście, łatwo pojawiają się... łatwo pojawiają się przedmioty. Przedmioty w kryjówce. Nie mam problemu. I tak to wygląda sprawa. Tu mamy poza tym jeszcze zadanie właśnie z tymi samochodzikami sterowanymi radiowo. Ale to będziemy robili kiedy indziej, bo wiadomo, tak no, spokojnie, nie wszystko naraz. A ci co tak stoją? Dzień dobry, panu. A macie brzydkie lustrzane ryje. Nie podoba mi się to w grafice komputerowej, że są lustrzane twarze. No niestety w erze PS2 to tak niestety jest i... Przeważnie właśnie w GTA to mamy właśnie takie lustrzane sylwetki postaci. Oczywiście to nie jest dobre, bo no... Bo to brzydko wygląda po prostu. Ale w niektórych grach mamy normalnie modelowane postacie całe bez lustrzanego odbicia i... Właściwie nie wiem, czemu Rockstar zrobiło coś takiego i... Dlatego to tak trochę brzydko wygląda, więc nie wiem. Dobra, więc trzymajcie się i do zobaczenia. Pozdrawiam was wszystkich i komentujcie, co się wam podobało w tym odcinku, co nie. O czym jeszcze mogłem zapomnieć, jeżeli chodzi o przewodnik, nie? Więc hej!